Raz. Teraz chyba mnie raczej słychać. Czyli ja już mogę od 5 minut do 7. To co najwyżej. Zaraliście na mnie. Co? No nie, tym razem mi to ja się, że powiem, doszkalałem. Ale jest dobrze. Muszę zapisać te ustawienia, może jak. Jest dobrze, słuchaj, powinien mi słuchać. Nie? No, przepraszam. Dobrze, że dacie jakiekolwiek uwagi, bo w tym momencie bym się rozgadał jeszcze bardziej. Może zacznę od początku znowu. Ze strony Bartosz Kurzeja. Barbara Wojtkowska. Zapraszamy was serdecznie do naszej kolejnej audycji 5D w Telewizji Nowego Świata. Jest nam niezmiernie miło gościć stałych bywaczy, słuchaczy, widzów naszej audycji. Belargonia, Zacier, Maja oczywiście 28, Hektor oczywiście. Świetnie, fajnie, że jesteście. Cieszy nas bardzo wasza obecność. Udało nam się w końcu z przerwami niewielkimi dotrzeć do was znowu na antenę. Mamy, nie ukrywam, coraz to bardziej rozpadające się komputery, także wybaczcie naszą działalność. Nasza działalność jest po prostu bardzo dynamiczna. Komputery nie wytrzymują. Dobrze, może przejdźmy do rzeczy. Jak wiecie z naszych wcześniejszych wykładów, zorganizowaliśmy jak dotąd kilka warsztatów w tym roku. Niektóre związane z bardziej z duchowymi aspektami naszej egzystencji, niektóre dotyczą oczywiście tej przyziemnej, trójwymiarowej rzeczywistości, w której tworzymy formy służące do przede wszystkim poszerzenia świadomości, ale również do tego, żeby przyczynić się pozytywnie do środowisku naturalnym i na zdrowie człowieka. Tak więc budujemy budynki różnego rodzaju i organizujemy również w międzyczasie ciekawe warsztaty i wykłady, na które was oczywiście serdecznie zapraszamy. Zdjęcie może zacznijmy od tego pana, który podpisuje książkę, swoją książkę ostatnią, Low Impact Buildings, podczas naszego warsztatu tutaj, który się odbył w Tyńcu. To może coś o Tomie Woolley mógłbyś powiedzieć? Profesor Tom Woolley jest jednym z głównych przedstawicieli nurtu ekobudownictwa w Europie i jednym z tych najbardziej wykształconych, doświadczonych i o bardzo szerokich poglądach i dużym doświadczeniu, więc i bardzo chętnie przekazującym swoją wiedzę. Ja znam go właściwie z książek, z internetu, z różnych historii, z mojego pobytu w Holandii, ponieważ grupa ma on związek też z Peterem Schmidtem, bo oni z kolei znają się z różnych konferencji i działań europejskich. A Petera Schmidta już wam przedstawiałam w zeszłym roku w czasie dwóch konferencji w Cieszynie. Także można oczywiście to obejrzeć z nim wywiady na moich filmikach. Tom Woolley, tak jak Peter Schmidt w Holandii, tak Tom Woolley w Anglii jest najbardziej chyba zasłużonym dla ruchu ekologicznego w budownictwie. Uczy na różnych uniwersytetach w Anglii i w Północnej Irlandii, teraz mieszka w Północnej Irlandii. Ja zainteresowałam się nim w zeszłym roku, bo moi znajomi albo znajomi znajomych w Holandii organizowali z nim warsztat dotyczący budowy Hempcrete. W związku, że zamiast ja jechać na warsztaty Hempcrete do Holandii, to lepiej będzie, jak ściągnę sobie po prostu Toma Woolley do Polski. Trwało to troszkę, ale w końcu się udało. Tom się zgodził i mieliśmy go tu rzeczywiście przez dwa dni. I muszę powiedzieć, że było to bardzo, bardzo interesujące, bardzo kompaktowo podane. Tom obraca się w tym samym kręgu zagadnień dotyczących szkodliwości współczesnego budownictwa na zdrowie człowieka, a więc pokazywania które to doprowadza do co najmniej alergii, do chorób, o których nawet sobie nie zdajemy sprawy, do różnego rodzaju schorzeń, które czasami są przewlekłe, jakieś ciągłe zmęczenie, jakieś dziwne problemy z płucami, a to wszystko z tego powodu ilości chemikaliów, które mamy w materiałach wykończeniowych. No i jedyną radą na to jest odwrócenie się do starych metod i naturalnych materiałów.
Oczywiście nie każdy sobie może pozwolić od razu na budowę całego nowego domu z naturalnych materiałów, ale można próbować stosować to w mieszkaniach poprzez użycie odrobiny tynku glinianego czy właśnie wapiennego, w tym wypadku wapno z konopiami. I to zawsze bardzo polepsza klimat wewnętrzny, bo klimat wewnętrzny to jest ta wypadkowa właśnie tych wszystkich emisji chemicznych występujących w materiałach budowlanych, a więc jakość powietrza, które wdychamy. To, co tu widać, to jest ścianeczka wykonana właśnie z pazierza konopnego i wapna. I to było zrobione bardzo szybko, bo ten materiał karbonizuje, tężeje błyskawicznie, także był to tylko sposób, pokazanie sposobu wykonania ściany takiej w szalunku. Tom projektuje takie domy w Anglii, tych domów stoi już sporo, jest ich, zaczynają inni ludzie tak budować, całe osiedla zaczynają tak powstawać. Oczywiście wszyscy znamy metodę Strobel, bo my o niej też bardzo często mówimy i metoda Strobel jest tania i szybka. Natomiast konopie z wapnem mają tą przewagę wyglądem i strukturą do betonu. W związku z tym są bardzo łatwo akceptowalne przez ludzi, którzy niekoniecznie są przekonani do tych innowacyjnych metod budowania z biomasy. Wapno ma to do siebie, że karbonizuje z czasem i taka ściana po paru dniach, potem po paru miesiącach jest słabsza. I wszystko polega na tym, żeby bardzo precyzyjnie wymieszać w dobrych proporcjach dobrą jakość wapna odpowiedniego i oczywiście i on świetnie się zachowuje, zamknięty, oblepiony właśnie cząsteczkami wapna. Co jeszcze mogę powiedzieć? Próbowaliśmy gatunkami wapna, żeby zobaczyć właśnie, jak źle działa zwykłe wapno z worku ze sklepu. Próbowaliśmy tynkować na ścianie mojej starej stodoły, które mają co najmniej 30 lat. Bardzo się do tego nadawały, ponieważ są porowate. I ponieważ ci ludzie, którzy przyjechali na warsztaty, są bardzo zainteresowani budową domów dla siebie, część z nich nawet sieje konopie, więc to wszystko będzie miało przełożenie na bardzo praktyczne, prawdopodobnie szybkie rezultaty, bo wszyscy z nas zaczną tej metody używać. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, że się te warsztaty odbyły, że mogliśmy zebrać grono chętnych ludzi, że na pewno ta wiedza będzie się rozszerzać i będziemy dalej mogli ją propagować. A tutaj widzimy również części, fragmenty slajdów, które były pokazane przez profesora Toma Uriego, przedstawiające budynki w formie, jak widać, okrągłej, wykonanych z ziemi oraz z konopi. Tego typu budownictwo ma te zalety, że ściany są higroskopijne, czyli mają zdolność do przepuszczania, absorbowania, nie absorbują wilgość, bowiem przepuszczają przez siebie, czyli oddychają. Wychłaniają i wydalają, tak. Ten proces przyczynia się do tego, że nie powstaje pleśń, która oczywiście ma negatywny wpływ na zdrowie ludzkie i dookoła ogólnie otoczenie nie jest za zdrowe. Tak więc są to budynki, które gdyby się zawaliły i zostały po prostu w jednym miejscu, to by ją natura przyjęła tą strukturę taką, jaka jest, bez problemu żadnego. Czyli mówimy tutaj o negatywnym wpływie na środowisko. Znaczy, nie mówimy tutaj oczywiście tak. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Przede wszystkim również, jeżeli chodzi o konopię, wykorzystanie tego surowca związane z jego zdolnością do absorpcji dwutlenku węgla. O, moment, cicho, coś... Litografię, ja nie wiem, momencik. Chyba wiem, gdzie. Myślę, że trzeba użyć. Bardzo powoli coś nam idzie z internetem połączenie, także nie wiem dokładnie, jak to się dzieje, że tak zawsze jak mamy audycję, to coś się dzieje. Zwykły film powinien się ładować bardzo szybko, a tutaj jest. No nie wiem. Postaram się jeszcze raz spuścić ten kawałek dotyczący właśnie tutaj wyjaśniający przez Toma co do proporcji, które są istotne, które trzeba zachować w mieszaniu, podczas mieszania z konopią i on o tym będzie mówił.
zaczynamy sesję. Musimy dalej pozostać. Czy mamy klikające płyciany w domu? Nie. Coś klika. No, musimy już dać. Wracając jeszcze szybciutko do tego przedmiotu, bo przed chwilą mówiliśmy również. Coś chwaszczy. No, nie, to jest rozprawić się. O, teraz szybciej. Halo. No, raz. Nie wiem, czy jest teraz lepszy z dźwiękiem, lepiej czy nie. Halo. Nie wiem, czy chwaszczy, czy nie chwaszczy w tej chwili. Czy za wam trzepoce, czy nie trzepoce. Nic na ten dzień dzisiejszy nie poradzę, także. Dość głośno klekotanie, tak? Jaki jest dźwiękiem teraz? Czy teraz mi słychać lepiej? Czy jest lepszy odbiór dźwięku jest teraz, czy nie? My nie mamy treny. Dalej trzymajcie. Może to myszkę teraz? Jak myszkę wziąłem na oczy? No. Nie wiem, co trzepoce. Szczerze mówiąc. Będziemy musieli po prostu kontynuować to, jak jest w tej chwili. Ponieważ nie słychać, no to przerwiemy.